Stambuł, rok 1855. Do Turcji przybywa Adam Mickiewicz. Mimo początkowych problemów ze zdrowiem, poeta rzuca się w wir wydarzeń. Chce utworzyć pułk żydowski, który ma dopomóc w wyzwoleniu Polski. Nagle, rankiem 26 listopada, stan zdrowia Mickiewicza gwałtownie się pogarsza. Wieczorem poeta jest już martwy. Oficjalna opinia lekarza mówi o ataku cholery, ale pojawiają się pogłoski o otruciu. Jak zatem umarł najsłynniejszy z polskich wieszczów? Prześledźmy wszystkie teorie, jakie na ten temat powstały. Powszechnie sądzono, że Adam Mickiewicz zmarł na cholerę. Mówiono o jej piorunującym ataku, ponieważ objawów choroby wcześniej nie notowano. Jednak analiza ostatnich chwil życia poety wskazuje na to, że przyczyna jego śmierci była zupełnie inna. W 1935 roku Wisława Knapowska zasugerowała, że poeta zmarł z powodu wycieńczenia organizmu. Teoretycznie to możliwe, bo Mickiewicz źle się odżywiał, nie dbał o siebie, a kilka miesięcy wcześniej zapadł na czerwonkę i kto wie, czy tę chorobę w ogóle wyleczył. Spójrzmy jednak na objawy. Wszystko zaczyna się od wymiotów, później mamy znużenie, senność, śmiertelną bladość, utratę zmysłów i wreszcie śmierć. Czy to aby na pewno pasuje do śmierci z wycieńczenia? Część badaczy sugerowała apopleksję, bo taka była opinia jednego z lekarzy, albo też pęknięcie któregoś z narządów wewnętrznych. To możliwe, ale co miałoby doprowadzić do takiego pęknięcia? Czyżby była to trucizna? Pierwsze pogłoski mówiące o otruciu pisarza pojawiają się tuż po jego śmierci, a nawet kilka chwil wcześniej. Oto bowiem przyjaciel poety, żeby zmusić doktora do przyjścia do łoża konającego, musi użyć rewolweru, postraszyć lekarza, bowiem ten twierdzi, że nie przyjdzie, boi się oskarżeń o otrucie. Pogłoski o tym, że Mickiewicz mógł zostać zamordowany, znajdujemy też w relacjach syna poety, w korespondencjach Krasińskiego i wreszcie takimi półsłówkami w wierszu Norwida. Ciągle jednak były to ciche szepty, które nie przedostawały się do szerszej wiadomości. Bomba wybuchła w 1932 roku, kiedy to Tadeusz Boś-Żeleński opublikował artykuł pod tytułem Czy Mickiewicz umarł otruty? Żeleński daje na to pytanie odpowiedź twierdzącą i z właściwą sobie subtelnością usiłuje całą winę zrzucić na polską katolicką szlachtę. Jego zdaniem miała ona za złe Mickiewiczowi próbę stworzenia Legionu Żydowskiego. Jest to o tyle bez sensu, bo sam Żeleński przytacza cytaty, z których wynika, że nawet przeciwnicy Mickiewicza nie traktowali pomysłu na Legion Żydowski poważnie. Zaraz potem pojawiły się kolejne hipotezy. Skoro Żeleński próbował dokopać Polakom katolikom, to ze strony narodowców odezwał się Zygmunt Wasilewski, odpowiedzialność spychając na Żydów, a konkretnie na klan Rothschildów. Rothschildowie faktycznie zaangażowani byli w tworzenie Legionu Żydowskiego, ale jednocześnie prowadzili pertraktacje z rządem tureckim na temat odkupienia Jerozolimy. W takim wypadku jakaś wojna z oddziałem żydowskim, który później mógł wprowadzić w Turcji sporo zamieszania, była im nie na rękę. Inną teorię przedstawił Juliusz Harbut. Mickiewicza mieli zabić Rosjanie, podsuwając mu zatrutą potrawę przez podstawionego kucharza. Problem polegał jednak na tym, że Mickiewicz własnego kucharza nie posiadał, a jadał bardzo nieregularnie, dlatego też trudno było ustalić, gdzie, z kim i o której godzinie spożyje posiłek. Po II wojnie pojawiły się dwa niezwykle ciekawe opracowania, które usystematyzowały całą naszą wiedzę na temat ostatnich chwil życia poety. Po pierwsze, artykuł Ksenii Kostenicz pod tytułem
prawda i nieprawda w relacjach o śmierci Adama Mickiewicza oraz wystąpienie Jarosława Rymkiewicza pod tytułem Kto otruł Mickiewicza i dlaczego to zrobił. Wyłania się z nich bardzo ponury obraz tego, co wydarzyło się w Stambule w domu przy ulicy Kalendzi Kułuk. Jarosław Rymkiewicz zwraca uwagę, że feralnego dnia w nocy Mickiewicz obudził się i kazał sobie podać herbaty, a rankiem pojawiły się pierwsze wymioty. Rymkiewicz, analizując fakty, dochodzi do wniosku, że dostęp do poety miały wtedy tylko trzy osoby. Henryk Służalski i Armand Lévy podróżowali do Turcji razem z Mickiewiczem. Służalski jako pomocnik, a Lévy jako sekretarz poety. Obaj byli zafascynowani pomysłem stworzenia Legionu Żydowskiego i obaj kłamali w swoich relacjach na temat ostatnich godzin z życia mistrza. A zatem czy mamy winowajców? Nie. Zarówno jeden, jak i drugi nie miał motywu. Zarówno jeden, jak i drugi swoim postępowaniem po śmierci mistrza nie dał nam możliwości odnalezienia takiego motywu. Dlaczego więc kłamali? Otóż i Lévy, i Służalski tak mocno zaangażowali się w ten pomysł na tworzenie Legionu i walki o wolną Polskę, że rankiem owego feralnego dnia zostawili Mickiewicza samego. Najprawdopodobniej więc obawiali się tego, że ktoś oskarży ich o niewywiązanie się ze swoich obowiązków. Kim zatem była trzecia osoba, która miała dostęp do Adama Mickiewicza? To kobieta, tajemnicza pani Rudnicka, gospodyni domu, w którym zatrzymał się wieszcz. Z relacji wiemy, że próbowała go napoić jakimś naparem na bazie rumianku, wtedy kiedy z Mickiewiczem było już naprawdę źle. Próbowała, bo wieszcz z nieznanych nam przyczyn odmawiał wypicia rumianku. Zacisnął szczęki tak mocno, że trzeba było je rozewrzeć siłą, a kiedy wreszcie udało mu się wlać całość do ust, wszystko wypluł na podłogę. O Rudnickiej wiemy tylko tyle, że była młoda i silna, bo pozostałe relacje na jej temat są sprzeczne. Miała być jakąś wdową po Turku, żoną Polaka, który chciał wynaleźć perpetuum mobile, albo żoną niemieckiego krawca. Dziwny zamęt informacyjny, prawda? Jest jednak jeszcze jedna ciekawa sprawa, na którą nie zwrócili uwagi badacze. Chodzi mianowicie o nazwisko tej tajemniczej gospodyni domu – Rudnicka. Niezależnie od tego, czy było to jej nazwisko panieńskie, czy nazwisko męża, to trzeba wam wiedzieć, że na południe od Wilna znajduje się duży las, nazywany Puszczą Rudnicką właśnie. A nazwisko Rudnicki możemy wywodzić od miejsca zamieszkania. Oczywiście to jest bardzo chwiejna hipoteza, bo jak podejrzewam, miejscowości Rudniki to mamy w Polsce i na Litwie pewnie sporo, ale jest to hipoteza ciekawa, dlatego że pokazuje nam, że być może wcale nie chodziło o jakąś wielką politykę i górnolotne problemy, a o grzeszki z przeszłości, których nasz wieszcz miał na swoim koncie całkiem sporo. Kto zatem zabił Mickiewicza, o ile w ogóle to zrobił? Wiele wskazuje na to, że truciznę mogła mu podać gospodyni domu, ale na czyje polecenie działała? I kto zasugerował poecie przenosiny do jej mieszkania? Obawiam się, że na te pytania nigdy nie poznamy odpowiedzi. Ale na koniec powiem wam jeszcze jedno. Bardzo chciałbym przeczytać książkę albo obejrzeć film o ostatnich godzinach życia poety, a może kryminał. Wyobraźcie sobie, że do Stambułu przybywa jakiś młody mężczyzna. Wszystko dzieje się kilkanaście lat po śmierci wieszcza.
ów mężczyzna jest zafascynowany poezją Mickiewicza. Chce zobaczyć miejsca, w których poeta spędził ostatnie dni swojego życia. I wraz z rozwojem wydarzeń ze sceptyka staje się zwolennikiem teorii o śmierci poety, postanawia znaleźć jego zabójcę, a potem okazuje się, że jego przyjazd i fascynacja poezją Mickiewicza ma swoje fundamenty i to bynajmniej nie literackie. Co myślicie o takim pomyśle? Na kryminał albo na film fabularny? Napiszcie mi w komentarzach. Jeżeli odcinek się Wam podobał, to łapki w górę, subujcie mnie i do zobaczenia w następnym odcinku Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o kulturze, o literaturze bez pardonu.